O, dzień dobry. Mówiliście, że czyli niektórzy wkurzają się, że odpowiedzi nie nagrywam, tylko zadaję jakieś durne pytania. Więc będę nagram odpowiedź dotyczącą tych znaków ostrzegawczych, tam kiedy ten zakręt niebezpieczny będzie. Nagram to byle jak, bo i tak tego nikt nie ogląda. Pytania oglądacie, ale z kolei no nie oglądacie odpowiedzi, więc byle jak to nagram bez włączania nawet lamp. Więc tam był znak ostrzegawczy. Właściwie ja tam na tym filmie byłem poza obszarem zabudowanym. No i byłem ostrzegany znakiem ostrzegawczym, że będzie niebezpieczny zakręt. No i więc, skoro byłem poza obszarem zabudowanym, to znaczy, że ten zakręt niebezpieczny będzie po przejechaniu od 150 do 300 metrów. No tak jest, poza obszarem zabudowanym. Natomiast jeżeli byłbym w obszarze zabudowanym, na obszarze zabudowanym, to wówczas ten znak ostrzegawczy byłby ustawiony w odległości do 100 metrów od miejsca niebezpiecznego. No takie są przepisy, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo te odległości nie dotyczą znaku ustąp pierwszeństwa, znaku A7. I ten znak A7 na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km na godzinę jest ustawiony w odległości do 50 metrów od miejsca niebezpiecznego. Natomiast na pozostałych drogach w odległości do 25 metrów od miejsca niebezpiecznego, czyli po prostu od skrzyżowania. No oczywiście może być też ustawiany w odległości no, tej zerowej takiej, czyli po prostu na skrzyżowaniu A7 ustęp pierwszeństwa. Więc jeżeli chodzi o to pytanie, o ten film, to tak, zakrętu na tamtym filmie należy spodziewać się po przejechaniu 150 metrów. Dziękuję. Subskrybujcie mój kanał, albo nie subskrybujcie, bo nie ma sensu chyba. Nie piszę, nie nagrywam odpowiedzi. Dobra, cześć.